Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Stridziarz, a to jest porównanie dwóch symulatorów, według mnie najlepszych, w ramach Simulator Day. Tak więc nie owijając bawełnę, przed wami jak na razie Train Simulator 2012 bądź 2010, bądź jak to woli, Trains Railroad Simulator 2010. Nieważne, to jest jedno i to samo. Tak czy siak gra jest firmy Auran. I na czym będzie polegał dzisiejszy odcinek? Mianowicie będziemy porównywać na podstawie lokomotywy ET22 realistykę uruchamiania tej lokomotywy w obydwu symulatorach, czyli maszyna EU07424 oraz Train Simulator 2010. Nie owijając bawełnę, zaczynamy. Na początek wizualizacja samego modelu, który wygląda tak, jak widzicie. Modelu, jak i tekstur zresztą. Model wygląda w ten sposób. Tekstury, w sumie na niego nałożone też są nie najgorsze. I ogólnie, czego nie będę w sobie porównywał, na pewno nie będę porównywał obydwu tych symulatorów na ten moment pod względem otoczenia, gdyż no... Maszynę będę testował trochę w innych warunkach, ale jak na razie o Train Simulatorze. Na początek zacznijmy od tego, co to jest w ogóle lokomotywa ET22, zatem jest to lokomotywa normalnotorowa, produkowana w latach 1969-1989 w firmie Pafawag we Wrocławiu. Krótko mówiąc, ma 6 silników trakcyjnych. Każdy o mocy 500 kW, co daje łączną moc ciągłą 3000 kW. Prędkość maksymalna tej lokomotywy to 125 km na godzinę. Waga, masa własna to jest 120 ton. Do każdego pociągu dałem, w maszynie jak i tutaj, dałem 32 wagony załadowane po brzegi węglem. Łączna ich masa, to już wam mówię... Zarówno w maszynie, jak i tutaj. Łączna masa tych wagonów. Mój notatnik jest tutaj, to jest... Ojeju. Weź to znajdź. Żeby oczywiście... te wszystkie próby, te... testy były w miarę... Te porównania były w miarę wiarygodne. No nie wiem. 2667 ton. Znalazłem. Jestem dobry. Tak więc, razem z lokomotywą oczywiście, to taka jest cała waga. No ale dobra, nie owijając bawełnę, wchodzimy do lokomotywy i widzimy kabinę. Będę się starał także nie porównywać bezpośrednio Trainza z maszyną, żeby w Trainzie będę robił to, co się robi w Trainzie, w maszynie to, co się robi w maszynie. Ostateczną ocenę pozostawię wam. Zatem wchodzimy do lokomotywy i pierwsze, co robimy, załączamy obwód, rozrząd, czyli CKS. Rozrząd, nie będę ogólnie też tłumaczył, ewentualnie pokrótce, co do czego służy, ale, bo to nie o to tutaj chodzi. Załączamy rozrząd i ustawiamy nawrotnik w przód, czyli kierunek jazdy, bądź w tył, to jest mało ważne, ale z reguły to się robi w przód. Rozrząd to jest po prostu ustawienie kabiny sterowniczej, czyli załączając go w drugiej kabinie nie możemy zrobić nic. Dobrze, wchodzimy do maszynowni i przekręcamy kurek trzeci, który odcina nam obwód główny, tak aby powietrze było pompowane tylko i wyłącznie do pantografów. Po co to robimy? Żeby wejść sobie ładnie do szafy wysokiego napięcia, uwaga, będzie głośno, znaczy niskiego napięcia, sorry. Zbijamy czuwaka. Odblokowujemy przekaźniki nadmiarowe, żeby można było później cokolwiek zrobić. Chodziło mi o szafę niskiego napięcia, oczywiście wysokie napięcie jest tu. Tak więc to się lekko pomyliłem. Dobrze, i załączam sprężarkę pomocniczą. Właśnie po to przekręciliśmy kurek, żeby ta sprężarka nie pompowała nam do zbiornika głównego powietrza, bo to by zajmowało wieki. Tylko do samych pantografów, aby można było je podnieść. Gdyż, no na razie nie czerpiemy napięcia, więc nie możemy uruchomić lokomotywy. Podnosimy obydwa pantografy. Proszę bardzo. Woltomierz wskoczył. Wskazuje teraz mniej więcej 3100
kilowoltów. Wróć, voltów. 3100 voltów. I możemy działać. Załączamy włącznik szybki, czyli również, jak to się nazywa, obwód główny. Włącznik szybki załączony. Proszę bardzo. Po tym dźwięku wiemy, że zaskoczyło i możemy włączyć przetwornicę oraz sprężarkę. Proszę bardzo, napięcie na bateriach od razu podskoczyło do tak plus minus 110 V. Teraz powietrze jest pompowane do zbiornika głównego, co widzimy tutaj po tym manometrze. Jeżeli dojdzie do 0,5 megapaskali, będziemy mogli wejść do maszynowni, przekręcić ten kurek z powrotem, żeby teraz było już wszystko pompowane ładnie do obwodu głównego. Bo inaczej pantografy opadną nam dosłownie za chwilę, tak? Gdyż nie będzie powietrza, powietrze po prostu ucieknie, wiadomo, no, nieszczelności i tak dalej. Powietrze powoli ucieka. Dobrze. Czyli kwestie tego, że teraz pompujemy powietrze, mamy już załatwione ogólnie wstępnego rozruchu lokomotywy. Mamy podniesione dwa pantografy, możemy sobie... Musimy nawet załączyć reflektory. Proszę bardzo. Reflektory mamy załączone. Ogrzewanie to nie. przyciemnienie lampki SHP to też nie. Światło. Chyba w kabinie, tak. Tu mamy przyciemnienie oświetlenia w kabinie, które niestety tutaj nie działa. To jest przyciemnienie oświetlenia czołowego. Tu oświetlenie lampek chcę jeszcze załączyć. Oświetlenie przyrządów pomiarowych, proszę bardzo. To jest... nie wiem do końca co. No i dobra. Tu, a nie, sorry, tu mam przyciemnienie reflektorów. No ale dobra, nieważne. Zatem odhamowujemy skład. Trzeba zahamować go. Oczywiście, żeby w ogóle ruszyć, musimy go całkowicie wyluzować. Tu mamy luzowanie hamulca. Jak widzimy, skład jest teraz praktycznie wyluzowany. I wyjdziemy sobie z kabiny. O, załączyła się po raz drugi sprężarka, dlatego że trochę powietrza uciekło. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o rozruch. Rozruch wygląda, znaczy uruchomienie lokomotywy wygląda w miarę realistycznie. Teraz przejdziemy do samego ruszenia i na tym zakończymy. Zatem dajemy, nawrotnik mamy już do przodu. Czyli w gruncie rzeczy jesteśmy gotowi do jazdy. Dajemy nastawnik na pierwszą... A nie, nie, nie dajemy, bo musimy odhamować. Jak widzimy... Nie, on nie jest odhamowany. Aha, to nie zahamowałem. No dobra, spoko. Mój błąd. Czyli dajemy ładnie w pozycję pierwszą. Jak widzimy... Lokomotywa już powoli jedzie do przodu. I... Zasada jest prosta. Utrzymujemy... maksymalnie 400 amper, żeby nie wywaliły nam przekaźniki nadmiarowe, gdyż to spowoduje po prostu, że nie będzie zbyt wysokie prądy wywalą bezpieczniki. Na chłopski rozum. Co wam w sumie zaraz pokażę. O, złapaliśmy poślizg w sumie. Tutaj mamy sygnalizację poślizgu. W sumie bardziej doprowadziłem do poślizgu niż do... Wow! Co jest? Cały czas mamy poślizg. Zahamowanie przy poślizgu. Dobra, jedziemy dalej. Utrzymujemy te 400 amper. Poślizg jest spowodowany tym, że zbyt duże prądy dajemy na silnik. Wiadomo, są zbyt duże obroty, a skład jest dość ciężki, tak więc koła zaczynają rolować w miejscu, tak? Co nie jest korzystne dla zarówno silników, jak i torów. Dobrze, możemy opuścić pantograf A, gdyż zasady są takie, że jedziemy na jednym pantografie. No i powoli przemierzamy, tak? No i w gruncie co? No i to by było na tyle, tak? No, cała filozofia rozruchu, cała filozofia jazdy jest taka. Większość, oczywiście, co robimy, to robimy na... za pomocą myszki, przyłączając samemu hebelki. Przełączając samemu, odhamowując, zahamowując, przełączając
nawrotnik, prawda? Jedyne, czym operujemy tutaj, to nastawnik, który jest sterowany z klawiatury, lub też możemy kierować myszką. Tylko nie jest to do końca dokładne, dlatego ja tego nie używam. Dlatego tak wygląda Trains. Teraz... teraz przejdziemy do maszyny i zobaczymy, jak to wygląda tam. Tak więc przechodzimy do maszyny. Zatem jesteśmy już w maszynie i jak widzimy, wygląda to ciut inaczej. Według mnie, od razu przechodząc już do przeglądu modelu, wygląda to troszkę gorzej. Chociaż, tak jak mówiłem, ocenę pozostawię wam. A jak na razie to po prostu zaprezentuję wam model, jak i teksturę tak dookoła. Dobrze, zatem wchodzimy od razu do kabiny i pierwsze co musimy zrobić, to w sumie o CKS-ie od razu możemy zapomnieć, prawda? Dajemy tylko nawrotnik do przodu i możemy dać tylko jedną pozycję, gdzie tam mogliśmy dać możemy dać tylko jedną pozycję, gdzie w trendzie mogliśmy dać dwa, czyli takie dwie, tak jak jest realistycznie. Ale nieważne. Teraz już mogę się trochę powoływać na Trainsa, jako że jesteśmy w maszynie i wiadomo, o co chodzi. Chociaż będę się starał nie. Dobrze, mamy teraz w ten sposób. Dobrze, wchodzimy do maszynowni. Odpalamy baterię. Uwaga, będzie głośno. Oczywiście wszystko robimy z kabiny. Boże, z kabiny. Wszystko robimy klawiszami na klawiaturze. Nie, myszka jest nam tylko użyteczna do obracania. No, tak. Jest cholernie czuła swoją drogą. No ale niestety, no taki jest urok tego symulatora. Co robimy dalej? Podnosimy pantografy, które podnoszą się, ola Boga, szybko. Dobra, podnieśliśmy pantografy. Zatem następną rzeczą, jaką zrobimy, będzie załączenie wyłącznika szybkiego. Na czym to polega? Banał. Na nacisnięciu tego guzika, który jest wyzwolaczem wyłącznika szybkiego. Gdzie... niestety, ale... w realnym życiu by to... ogólnie by to nie uruchomiło lokomotywy. Ale w maszynie mamy to w ten sposób zrobione. Czyli jak już jest troszkę taki minus, gdzie niby to jest symulator opierający się na polskiej kolei. Niby robią go już 10 lat, dalej wychodzą nowe wersje, dalej jest coś poprawiane, dalej jest coś spierdolone i wszystko jest uproszczone do minimalne, najbardziej po prostu, do minimalnego stopnia, tak? To jest tak uproszczone, że po prostu, no, każdy głupi, kto nie zna się na jeździe lokomotywą, przeczyta sobie sterowanie, klawiszologia, srututu, jedziesz, tak? Według mnie jest to troszkę no, przesadzone, jeżeli to ma być oficjalny symulator polskiej kolei. Ale o moich ogólnie spostrzeżeniach odnośnie maszyny, jak i Trainsa, to zrobię na pewno osobne odcinki z każdej gry. Zatem mamy załączony wyłącznik szybki. A! Nie zapomnijcie, że nie mieliśmy tutaj w ogóle do czynienia z sprężarką pomocniczą. Maszynownia, już nie mówiąc o tym, jak została wykonana, ogranicza się do tego, że wchodzimy tam, wciskamy Shift plus J, żeby załączyć baterię, wracamy do kabiny. Tyle. No dobrze, zatem mamy załączony wyłącznik szybki. Załączamy sobie teraz przetwornicę i sprężarkę. Odhamujemy, zahamujemy pomocniczym. Zahamujemy. A tak, pierw trzeba wyluzować. W sumie to nawet nie luzujemy. On sam się wyluzuje z tego, co widzę. No spoko. Dobra. Zaraz musimy to wyluzować. Luzowało się. Nie tak. Dobrze, szóstką się luzowało. Okej. Zatem mamy wyluzowany skład. Lokomotywę. Jesteśmy praktycznie gotowi do drogi. Nawrotnik do przodu, zapalamy reflektory, proszę bardzo, jesteśmy gotowi praktycznie do drogi. Jeszcze pragnę dodać, że czego nie dodałem na początku, zarówno w maszynie, jak i w trendzie, składy mają po 32 wagony.
plus lokomotywa. O łącznej wadze, tak jak jej wam powiedziałem. No dobra. No to co? Jesteśmy gotowi do drogi. Ile zajęło nam to minut? Z dwie? Może pięć? Wyliczając moje pierdolenie, to może i pięć. Znaczy, wliczając to moje pierdolenie, to być może pięć, ale... To jest tyle. Jesteśmy gotowi do drogi. No! Możemy tam sobie załączyć oświetlenie, kabiny, jak i przyrządów, prawda? Tak jak tam. Ale to i tak, no, jest z niczym. Właśnie w porównaniu do... znaczy, no, porównanie zostawiam wam. No, ale według mnie to jest za mało, żeby to jeszcze nazwać symulatorem, gdzie wszystko w sumie robimy klawiaturą. No! Chyba, że już naprawdę chcemy mieć realistyczną zabawę, to musimy w tą grę, która jest darmowa, władować sporo pieniędzy, żeby sporo czasu, żeby zrobić sobie własny pulpit danej lokomotywy i sterować to z pulpitu. Dla mnie wydatek co najmniej 1000 zł, jak nie więcej. I oczywiście dla cierpliwych, prawda, no bo to trzeba zrobić samemu, ewentualnie wynając sobie kogoś, to za nas zrobi. Ale wiadomo, trzeba zapłacić. No dobra. Nie pierdoląc dalej więcej. Mamy skład odhamowa... Nie mamy, no to odhamujemy, żeby nie było. Podajemy sygnał baczność. Odjazd. I teraz porównajmy sobie szybkość rozruchu do Trainza. To też oczywiście zostawiam wam. W ogóle, czy uda nam się złapać poślizg? Nie, wywalił nam przekaźnik nadmiarowy. No spoko. I teraz bądź mądry, pisz wiersze, Polaku. Który to jest klawisz odblokowania przekaźnika nadmiarowego? Nie mam pojęcia. No po prostu, kurwa, nie mam. No ale cóż, załączyliśmy wszystko. Chociaż nie wywalił nam, odblokowaliśmy przekaźnik nadmiarowy. Wow. Możemy jechać. No i dobra, no i to wygląda w ten sposób, tak? Zarówno w obydwu symulatorach trzeba znać na przepisach, prawda? Opuszczamy jeden pantograf. Trzeba znać na przepisach kolejowych polskich. Ale... Tak jak mówiłem, no... Ocenę pozostaje wam, ja na razie się nie będę wypowiadał. Ale tak to wygląda, prawda? No... Zasada sterowania jest praktycznie taka sama, znaczy zasada prowadzenia lokomotywy jest taka sama. Kwestia po prostu tego, że w jednej są inne zastosowania, zastosowane technologie. Tutaj mamy inne, tak? Która jest według was lepsza? Nie wiem. Według mnie lepsza jest zastosowana w Trainzie. Ale już nie będę tego argumentował, no... Tak, żeby wam nie nasuwać jakiejś tam... dodatkowej... opinii, tak? Że wam trochę nie naginać waszej opinii. No ale cóż, no tak to wygląda. Tak więc to było chyba na tyle na ten odcinek, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.